Zacząłem rapować chyba już z 15 lat temu. To u nas na osiedlu stawał się popularny rap. No i była taka akcja kiedyś, zrób to sam. No więc zaczęliśmy rapować z moim bratem. Dzięki naszej mamie, która nam kupiła pierwszy mikrofon, to się wszystko rozwinęło. I to taka jest zajawka prawdziwa. I dlatego rap. Gdy przyszedłem do seminarium i się zorientowałem, że większość kolegów słucha, no wszyscy słuchają innej muzyki, to postanowiłem, bo bardzo chciałem być księdzem, że zacznę słuchać takiej muzyki jak oni, że będę robił wszystko to jak oni, że zacznę nauczyć się pić kawę, herbatę z filiżanki. Ale no siłą rzeczy to mi się nie udało, bo taką chyba też jest istotą, że w kapłaństwie człowiek musi odnaleźć siebie, no żeby być człowiekiem szczęśliwym. Generalnie powołanie jakby bazuje na tym, kim jesteś, i seminarium polega chyba na takim ociosaniu, wyciosaniu z tego materiału kapłana. I ten hip-hop zawsze wracał do mnie i gdzieś teksty to sobie pisałem zawsze. Tyle tylko, że nigdzie tego nie, jakby nie było to nagrywane. Muszę przyznać szczerze, całkiem bez bitu. Jestem z tych typów, dla których Bóg jest największym z VIP-ów. Nie wyskoczyłem jak z Konopi Filip. Myśmy od lat na wiki kleili, nigdy nie kryli tej wielkiej fascynacji. W ogóle seminarium to dla mnie osobiście to jest taki czas pustyni. I to myślę, że to jest prawidłowe podejście, żeby się zbudować Panem Bogiem. To jest takie przebywanie z Bogiem bardzo mocne. I dlatego gdzieś to zeszło na dalszy plan, a bardziej mi zależało na relacji z Panem Bogiem. W seminarium może nie pracowałem nad techniką rapu, nad kwestiami takimi hip-hopowymi, jak zdobywanie bitów i tak dalej, bo ja jak szedłem do seminarium, to byłem w stanie zostawić wszystko. I ja do tej pory, jako ksiądz, mógłbym zostawić wszystko. I dla mnie hip-hop to jest jakaś tylko forma przekazu, na pewno moja pasja, ale nie, żebym się w coś tak na maksa wkręcał. Na maksa to jestem wkręcony w kapłaństwo i w Pana Boga. Dlatego mi aż tak na tym nie zależało, że tak się nie spinałem. Bardziej miałem takie ciśnienie, żeby zostać księdzem, żeby się zbudować wiarą. Wiem na pewno, czasem wygodne jest płynąc z prądem, to nie wystarczy. O dobro, szczęście, człowiek trzeba zawalczyć. Po co się niańczyć? Do nieba pukaj. W modlitwie zawarta jest Boża nauka. Niech On ci pokaże twoje powołanie. Masz być lekarzem, piłkarzem, murarzem czy nauczycielem. Ilu nas jest, to i dróg jest tak wiele. Odnajdź siebie, niech on. Generalnie, już jak 15 lat temu nagrywałem, to zawsze odbiorcami byli kumple z osiedla, pierwszymi. Teraz jak jestem księdzem, to siłą rzeczy pierwszymi odbrojowcami są jakieś grupy przyparafialne czy ministranci, generalnie grupy małolatów. Stamtąd mam odzew bardzo pozytywny, a gdzieś to szersze kręgi, które to wszystko gdzieś tam w internecie odzew, to myślę, że też jest w miarę pozytywny. Nie mam takich odzewów, że tak powiem, face to face, także nie mogę to... Dla mnie jest najważniejsze moje osiedle, moja parafia, a na parafii generalnie jest spoko. Walcz o swoje marzenie, uwierz, życie jest w twoich rękach. Walcz o szczęście, dobre od dzieciak ty pęka. Mam to szczęście, że od dzieciństwa znam bardzo fajnych, wartościowych ludzi, którzy jednak gdzieś akurat nie byli tak, nie są mocno związani z kościołem, ale mocno są związani ze sceną hip-hopową tutaj we Wrocławiu. I to dzięki nim mogłem nagrywać i mogę nagrywać, i jak się okazuje, no mam takie grono przyjaciół, znajomych od prawie że 20 lat i oni dalej to robią, ja to robię i dzięki temu mogę mieć bity na pewnym poziomie, dzięki temu ten mój rap, myślę, że w środowisku hip-hopowym też nie jest jakąś siupą, jakąś wielką siarą, tylko generalnie no trzymam poziom, trzymam fason. Zarówno przez mastering od Eria, jak i przez bity od różnych producentów. Też w większości moich znajomych. Właściwie to sami moi znajomi. Za co bardzo serdecznie też chcę im podziękować. Wierzę w to, co podpowiada serce. Bóg jest z wami. Skrzano życie ludzkie. Wciąż wierzyć.